Przygotowałem sobie kilka pytań na początku. Nazywam się Michał Hałas, jestem z Gdyni. Zakładałem stowarzyszenie Project Management Polska, obecnie IPMA Polska. I moje pytania związane są z tym, czy wszyscy przyjechaliście z Polski, bo niektórzy pracują gdzieś tam za granicą. Czyli nie wszyscy przyjechali z Polski. Wiem o tobie, czyli ktoś z Poznania i okolic najbliższych, takich 30 kilometrów, połowa, dobra. Kto jest inżynierem? Dobra, a teraz łatwiejsze. Kto nie jest z IT? Okej. Myślałem, że jestem jedyny. Liczę na to, że jest coś ciekawego, co można przekazać z innej bajki. I będę chciał już niedługo mówić o emocjach, bo to mamy wszyscy. Czy ktoś pracuje w bardzo zaawansowanej bajce, czy w waterfallu, który jest strasznie prymitywny i lepiej, żeby taki został, bo jest to budowanie mostów, powiedzmy. I możemy jechać z koksem. Plan jest następujący. Przedstawiłem się już, mogę jeszcze coś tam dopowiedzieć. Potem będą dwa punkty, pierwszy beware i drugi beware. Prezentacja jest w większości po angielsku, ale czasami pododawałem polskie dodatki, żeby było łatwiej. I na koniec będę was prosił o refleksję. Pierwsze intro. Dlaczego istnieją sztormy? Może tak, mówiłem, że jestem z Gdyni. Lubię żeglarstwo. I teraz, po co są sztormy? Kolega, który jest z Ostródy, jeszcze bardziej lubi żeglarstwo, mi wytłumaczył swojego czasu, żeby byle gamoń nie został marynarzem. I tak samo jest, kiedy człowiek wchodzi w świat, w który tam każdy swój ma. Ja go widzę per projekty, wy być może już nie. W każdym razie to potem spotyka ludzi, że jest bardzo trudno, a potem wydawało się już więcej gorzej być nie może i wtedy dopiero wrzucają granaty, tak? A potem jest eskalacja i potem wydaje się, że człowiek nie jest w stanie tego wytrzymać. Więc to jest wszystko fajne, ale pierwsze przestrzeżenie będzie dotyczyć tego, żeby się nie ładować głupio w pułapki, które można przewidzieć, tak? Czyli prosty risk management. Bo istnieją pewne pułapki i za chwilę wy mi będziecie mogli powiedzieć, czy u was to, co mi się wydaje, że istnieje, to jeszcze istnieje, czy już tego nie ma z powodów, które podejrzewam. Kto słyszał o syndromie trzeciego projektu? Dobra, to możemy teraz porównać, czy to jest to samo, bo ja znam dwie różne wersje i one są różne. Wersja trzeciego projektu dla tej większości, która o tym nie słyszała, może jest następująca. Człowiek przychodzi do firmy, dostaje pierwsze zadanie, projekt, coś tam, kawałek do zrobienia i rewelacyjnie mu wychodzi. Tak jest zawsze, bo chce się pokazać, bo dobiera taki, który jest skazany na sukces, tak, i tak dalej, i tak dalej. On jest zresztą zwykle mały, więc jeżeli nie ciężką pracą, to przynajmniej na urok osobisty i można pewne rzeczy osiągnąć i odtrąbić na końcu sukces. Potem dostajemy projekt, który jest mniej więcej, dwa razy większy w rozmiarze i również osiągamy sukces. Czasami bywa, że nie przy drugim, ale przy trzecim spodziewamy się, że to, co tutaj jest jako kompetencje potrzebne do sukcesu, będą narastały liniowo. Syndrom trzeciego projektu polega na tym, że trzeci projekt jest kompletną porażką, dlatego że kompetencje potrzebne do osiągnięcia sukcesu przy trzecim projekcie nie wzrastają liniowo, lecz geometrycznie. A my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Nie wiem, jak to się dzieje. Może tego nas w szkole tak uczą. W każdym razie my nie jesteśmy do postępów geometrycznych przyzwyczajeni i będę starał się wam to wykazać, chociaż nie jest to główną treścią tej prezentacji. Mamy więc o jeden most za daleko,
po prostu tego już się urokiem osobistym nadrobić nie da. Człowiek osiąga pierwszą porażkę i bardzo dobrze, bo nabiera pokory. I jest dla niego szansa później. Bo jeżeli raz się człowiek albo parę razy porządnie nie wyrżnie, to nie potrafi dobrze jeździć na rowerze, tak? Mniej więcej o to chodzi. Więc będę mówił o różnego rodzaju wypadkach i co to z nami robi i jak się do tego nastawić, jeżeli chodzi o przyszłość, tak? Bo to inaczej nie byłoby sensu, gdybyśmy nie mogli czegoś zmienić w przyszłości. Więc to jest moje pierwsze przestrzeżenie związane z tym, że niektóre duże problemy są świetnie zaplanowane przez nas samych, kiedy wprowadzamy zmianę. I teraz pytanie, ja się zacząłem orientować, co się jak nazywa na tej konferencji, tak? Bo wspominałem, że nie jestem ze świata IT. I czy to, że wprowadzany jest service oriented architecture, tak? Podzielone na moduły, duża całość. Ja po prostu pamiętam jeszcze systemy, kiedy pracowałem w telekomunikacji dla Lucenta. To tam był ten spaghetti model i wtedy sprzedawca mówi, ja klientowi to nie wyłączam tych modułów, za które on nie zapłacił. Ja mówię, jak to? On nie zapłacił, on może użyć. No może, ale my nie dajemy żadnej tam supportu, gwarancji, nic. No ale jak to nie wyłączy? Nikt nie wie, co to spowoduje, jak wyłączymy, tak? Więc powiedzcie mi, czy tego już nie ma, kiedy macie SOA wdrożone? Nie powinno, dziękuję. Mam wrażenie, że od czasu do czasu, jeżeli nie w samym software'ze, w hardware'ze czasami, tak, to w systemie organizacyjnym na pewne rzeczy można natrafić, które myśmy sami sobie przyrządzili wcześniej. A były do przewidzenia, ponieważ nie jest intuicyjne. Nie jest intuicyjne myślenie systemowe. Kto z was słyszał o książce Piąta Dyscyplina? Nawet kolega z Londynu nie słyszał. Piąta dyscyplina, pewnie dlatego nie słyszeliście, że to nie jest książka sprzed roku, ani z tego roku. To był bestseller 20 lat temu z zarządzania, dotyczy dynamiki systemów, więc myślę, że to będzie coś, co może być związane, tylko bardziej zarządzania organizacja jako system. Tak? Okazuje się, że są pewne wzorce myślowe, które człowiek, jeżeli się nauczy, to jest w stanie zacząć przewidywać to, co było dla niego zupełnie nieintuicyjne. Zachowania systemów są nieintuicyjne dla nas, dla ludzi, którzy myślą liniowo. Myślimy liniowo. Jest to związane z podejściem proaktywnym i samym odpowiadaniem na problemy, które się dzieją. Ja kocham podejście linowe, czy to, co nazywacie w waszej sytuacji agile'owe, tak? My mamy raptem tylko 3 szkolenia dotyczące agile'a w naszej ofercie. Jestem z firmy szkoleniowej ODiTK, bo tak się nie przedstawiłem, tak? Tylko mówiłem, że z Gdyni przyjechałem. Ponieważ miało być coś od ryzyka, więc jeden slajd związany z ryzykiem, to jest z jakiejś tam firmy nieznanej bliżej, reklama dotycząca tego, dlaczego ludzie powinni uczyć się zarządzania ryzykiem, mianowicie jeżeli nie robią zarządzania ryzykiem, to znane ryzyka są bardzo małe w porównaniu do nieznanych ryzyk, które są strasznie okropne, a jak sobie wdrożą zarządzanie ryzykiem, to wszystkie znane ryzyka, jest ich masa, a może 2-3%, to jest nieprawda. Tak? Chciałem od razu powiedzieć, to jest marketing, to jest bullshit, to nie jest prawda, to tak nie działa. To rośnie w zależności, może do 30%, może do 50%. Kto 3 lata temu był w stanie przewidzieć, że jakiś tam wulkan daleko stąd spowoduje, że Europa nie będzie latać samolotami przez ładny kawałek czasu? Tak, mój kolega, który się przeprowadzał, nałożyły się pewne rzeczy, które się rzadko zdarzają, akurat się przeprowadzał, więc nie miał czasu sprawdzać pocztę, nie miał czasu oglądać telewizji, tak? Bo się przeprowadzał. No i pojechał we Frankfurcie na lotnisko i pocałował klamkę, tak? Bo wszyscy już wiedzieli, a on był ostatni, który nie wiedział i szkolenie się nie odbyło następnego dnia, bo nie był w stanie, mieszka we Frankfurcie, czy tam w Monachium, sorry. Każdy wie, co to jest moralne zużycie ryzyka. To jest wtedy, jak macie samochód służbowy.
żaden krawężnik nie jest wystarczająco duży. Nie ja, za to płacę. Okazuje się, że z samego ryzyka dodatkowa rzecz, człowiek ma takie ciekawe, wewnętrzne, inne patrzenie na ryzyko, jak już sam nie ponosi kosztów. Ale to był tylko malutki wtręcik przed tym, co jest główną treścią, mianowicie to, że pływanie nie jest intuicyjne. Tak generalnie, pływanie nie jest intuicyjne. Nie będę wypytywał, kto z was pływa, czy nie, bo to mogłoby kogoś tam zawstydzić. Ale jak weźmiemy taką osobę, która w życiu nie pływała, ją spróbujemy wrzucić na głęboką wodę, to co się dzieje? Adrenalina się wydziela. I to macie, kiedy nie ma wody, tylko nie działa serwer, kiedy nagle dzwoni 100 tysięcy klientów wzburzonych tym, że się nie mogą dostać na swój ulubiony serwis i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje z nami, kiedy mamy wydarzone ryzyko? Coś, co żeśmy sobie przewidzieli lub sobie nie przewidzieliśmy, bo to było z kategorii unknown unknowns. Nie dało się ich przewidzieć po prostu. I takich zawsze trochę jest, sporo. Co się z nami dzieje, czy my w stanie jesteśmy sobie z tym poradzić? Ja nie mówię o ryzyku przed, o tym mówiłem troszeczkę, że z głupotą tego nie widzieć. Ale teraz, jak już się coś zdarzy, na pewno będą się zdarzać rzeczy, po prostu klęska jakaś. Nawet urodzaju. Pływanie też nie jest intuicyjne, tak samo jak myślenie systemowe. Więc mamy adrenalinę, która się wydziela, tak zwana reakcja uciekaj albo walcz, albo goń. Tak? Co się dzieje z sercem? Zwiększenie rytmu, jeżeli chodzi o płuca. Respiracja się powiększa, możliwość muskuły, mięśnie. Zdecydowany lepszy performance, tak? Bo miało być o performance, o scalability nie będzie. Cała energia idzie do mięśni. Co z systemem trawiennym się dzieje? Zamiera. On nie umiera, da się go podnieść potem, ale zamiera. I teraz, co się dzieje z waszym CPU? Hibernacja, dziękuję bardzo. On nie jest potrzebny ani do ucieczki, ani do pogoni, a zużywa bardzo dużo energii, więc wszystko idzie do mięśni. I teraz, dostajecie telefon, dostajecie e-maila, dostajecie coś tam. Gula wam tak skacze. Tak? Bo ktoś tam czegoś nie zrobił w terminie, coś się rozpadło, zapadło, po prostu duża katastrofa, wiecie, nie codzienna katastrofa, tylko taka katastrofa, co się nie dzieje w każdego miesiąca. Wydziela się adrenalina, a twój umysł, masz pełne mięśnie i masz podjąć decyzję. Są pewne sposoby i można sobie z tym poradzić lub można też na przykład zespoły skramowe siedzą blisko siebie. Więc można pokopać pięciu swoich kolegów lub koleżanek i wtedy to się szybko roznosi i już nie tylko ty masz gula. Co z tym robić? Co z tym robić? Bo takie rzeczy się ludziom zdarzają. I będą się zdarzały i na to można zmniejszyć tego ilość, ale okej, co robić, jak już to się zdarza, bo to jest ludzkie. Duży stres, poważny kryzys. Takie niemieckie przysłowie mówi, że strach powoduje, że wilk wydaje się większym niż jest w rzeczywistości. Inaczej mówiąc, mamy w myślach pewne obrazy. Pamiętam jeden ze swoich pierwszych projektów. Dostałem na ileś miesięcy oraz straszny końcowy co się stanie, jak nie zrobię w terminie projektu. No, nie wiedziałem jeszcze, jak zacząć po prostu. Nagle strach mnie opanował taki, że nie mogłem spać. Jedną noc, drugą noc, trzecią noc. Moja żona mówi, słuchaj, nie można tak nie spać. Mówię, no masz rację, masz rację.
nagle nasz umysł nie jest w stanie pracować. Tak? Kto potrafi po trzech i dniach też, tak, żeby była jasność, nieprzespanych, dobrze funkcjonować, coś wymyśleć? Nie ma takich. Okazuje się, że my nakładamy sobie pewne obrazy, które są przeskalowane, jednak jest o skalowaniu, są przeskalowane. Myślę, że razy 100 mniej więcej. Tak? Są pewne dane, a one, strach powoduje podbicie. Bo ostatecznie ten wilk, którego tak bardzo, czy pies, którego się bardzo boimy, okazuje się być taki całkiem niegroźny. Ale to, co mamy w głowie najpierw, nami zupełnie kieruje, bo mówi się, że mapa to nie jest terytorium. Terytorium to jest rzeczywistość, ale my nie bazujemy na rzeczywistości, my bazujemy na tym, co mamy w głównej jednostce, tak? Na pamięci najbliżej dostępnej. I na tej bazie podejmujemy decyzje. Chyba żebyśmy byli w stanie tam zobaczyć pewne rzeczy i dojść do faktów. Ale adrenalina jest zbyt wysoka i nam podbija ocenę sytuacji. Co z tym zrobić? Po pierwsze, nie bać się takich sytuacji. Założyć, że one mnie wzmacniają. Tak? One są dobre, one nie są złe, one nie walczą ze mną. One powodują, że po takiej sytuacji jestem silniejszy i odporniejszy na tego typu rzeczy, czyli taka jakby szczepioneczka. Winston Churchill kiedyś, jak już skończył być po raz ostatni premierem, wystąpienie w swojej szkole, w liceum, gdzie kiedyś tam się uczył, pełna gala, takie krawaty i tak dalej, no wszyscy już tam czekali, wyszedł na podium i mówi: never, never, never give up. Mówił to troszeczkę wolniej, a następnie zszedł z podium. Było 45 minut zaplanowane i była pewnego rodzaju konsternacja, ale ludzie mieli refleksję, pamiętając w miarę na świeżo, tak, bo to nie byli tylko sami uczniowie, jak on zachowywał się, jeżeli ktoś kojarzy, kiedy został premierem. Ktoś kojarzy? Czy to jest zbyt starożytna historia? Druga wojna światowa. Okej, okay, dobra. Sytuacja była, zakończę to w pół minuty, taka, że Anglicy chcieli się poddać. Tam był silny nacisk polityczny, żeby po prostu się poddać, bo ci groźni Niemcy nas zbombardują. Tak? Silna presja na to, a on mówi: nie, będziemy walczyć na plażach, będziemy walczyć na polach, będziemy walczyć, nie poddamy się, nigdy się nie poddamy. Chodzi o to, że zwycięstwo z reguły jest tuż za tym momentem, który jest najsłabszy, kiedy już naprawdę wydaje się, że nie masz szans i zostało ci tam jeden nabój w komorze. Tak? I człowiek wtedy się poddaje. To jest ważna umiejętność, którą można ćwiczyć. Jak ją ćwiczyć? Kiedy masz sztorm, bo to jest naturalna sytuacja. Trudno to zasymulować. I człowiek zaczyna nabierać pewnego rodzaju charakteru i odporności. Co jeszcze? Spurgeon powiedział: nasze lęki nie uchronią jutro od smutku, ale odbierają nam nasze siły na dzisiaj. Czy ktoś kiedykolwiek się poddał zamartwianiu? Jestem jedyny. Dwóch, dzięki. Trzy. Rozumiem, że reszta po prostu nie chce się ujawnić, ale jest coś takiego, jak to będzie. No jak to... Jak to będzie? Szczególnie, nie wiem, mi to się przydarza nie jutro, tylko za ileś miesięcy, a już się po prostu trzęsę. Co to będzie? Co to będzie? Jeszcze może być 5 rozwiązań sytuacji, ale już się boję. I okazuje się, że o wiele więcej prądu mi schodzi na to, czego ja się boję i dzięki temu nie jestem w stanie wymyśleć rozwiązań, niż to było warte. Ale człowiek ma tą zdolność, do której was zachęcam, przestawienia swojego myślenia. Można zmienić myślenie. Zmienić myślenie. Z martwienia się na rozwiązanie. Tylko do tego potrzebne jest mentalne pewne ćwiczenie. To jest do zrobienia.
Tak jak człowiek tego nie ćwiczył, to jest mięsień jak każdy inny mózg. Tak? Widzieliście człowieka, który tam kostkę Rubika... No? Można to wyćwiczyć. Takie rzeczy też można wyćwiczyć, żeby... Nie wiem, może zamartwianie się nie jest twoim problemem. Zastanów się, moim było, tak? Bywało. Bywa czasami jeszcze. Co jest twoim? Można to zmóc. Można tego się nauczyć. Tylko trzeba się łapać w takich sytuacjach. I karmić te właściwe emocje, a te złe zamorzyć głodem. Mój ulubiony autor na temat przywództwa, John Maxwell. Dale Carnegie, kto o nim słyszał? A o Zigu Zeglarze kto słyszał? Okay. Są różni tak zwani motywacyjni mówcy. Dale Carnegie był jednym z pierwszych. Po prostu to też jest prehistoria, bo on zaczynał przed II wojną światową. Chodzi mi o to, że jak się szuka pewnych wzorców, to one gdzieś tam idą do źródła, tak? Więc ja starałem się złapać źródła, a nie tylko tych, którzy przerabiali pewne fajne zwroty poprzednich topowych mówców. Carnegie napisał książkę, jak przestać się martwić i zacząć żyć, bo ten temat już był wspominany. I opisuje w tej książce, taką inspiracją do tej książki była sytuacja jednego z jego znajomych, który był project inżynierem, wtedy jeszcze IT powiedzmy, że nie istniało. Znaczy już istniało, ale to była taśma perforowana. W każdym razie dotyczyło to instalacji chemicznej. Nie ma problemu, jaki projekt, bo emocje w człowieku są te same, czegokolwiek by nie dotyczyły. Po prostu na testach instalacja nie działa. Wiecie, tak robią, wszystko robią, termin, a to cholerstwo nie chce działać. I gość patrzy, są inwestorzy, zainwestowali pieniądze, chcą te pieniądze wyciągnąć. Duży problem. Jaka myśl się pojawia? Job pilot, tak? Poniedziałkowa wyborcza? Tego gościa tak przygniótł strach, że on nie był w stanie myśleć. I teraz on sam znalazł coś, co było jego niezwykłym skarbem, bo potem mógł już z tą świadomością z każdym następnym sztormem się podobnej skali zmierzyć, czy tego samego typu. Zastanowił się, jaki jest największy ujemny wynik, jaki może z tego wyjść. Nie zabiją go. To nie są Chiny. Co najwyżej straci pracę. Przyjemne nie jest, ale stwierdził, no, uczciwie się zastanowił, że już więcej nic nie może być. Tak? Oddzielił to od punktu drugiego. Najpierw przyjrzeć się temu, jaka może być masakrycznie najgorsza sytuacja. Punkt drugi. Pogodził się z tym. Tak już może być. To nie znaczy, że zaakceptował i spakował walizki i swój tam laptopik i tak dalej w pudełko, tylko aha, jak mnie zwolnią, to będę szukał nowej pracy. No mieszkam w takim mieście, gdzie ta nowa praca jest osiągalna, więc pewnie będę z miesiąc, dwa tam, nie wiem, se wstawcie ile, będę jej szukał. Pewnie będę mniej jadł i będę zalegał z czynszem, cokolwiek, tak? Ale to jest do przeżycia, ludziom się to zdarzało. Pójdę na zasiłek ostatecznie? To jeszcze nie jest śmierć wszystko. Okej, jak stwierdził, że to jest do wytrzymania, czyli on się pogodził, że to nie jest straszliwe, nieznane, tylko to jest znane, nie jest to miłe, ale to jest do przeżycia, dopiero wtedy mógł się skoncentrować na punkcie trzecim. Zaczął rozpracowywać, czy da się zrobić lepsze rozwiązanie niż najgorsza możliwość, jaką znalazł. Wiecie, to nie zajęło mu dużo czasu, kiedy stwierdził, że trzeba będzie dodatkowy feature dołożyć do tej instalacji, który będzie kosztował około 10% tego, co ci inwestorzy już włożyli.
spotkał się z inwestorami wcześnie. Najgorzej jest takim ludziom powiedzieć w dniu deadline'u, że sorry, ale jeszcze 6 miesięcy potrzebuję, tak, żeby skończyć. Albo jeszcze dołóżcie wtedy 2 miliony albo tam ileś. Przedstawił mi sytuację i mówi tak, nie przewidzieliśmy tego, albo zamykamy instalację, straciliście swoje pieniądze w ogóle, albo dokładacie jeszcze 10% z nie 100% pewności, ale sporą pewnością, że się uda. Jaka jest wasza decyzja? Ktoś występuje w roli inwestora? Nie jest trudna do przewidzenia. Tak. Bardzo dobry projekt. Tak, troszeczkę mniej zarobili ostatecznie w stosunku do tego, co zainwestowali, ale oni mieli inną alternatywę. Pierwotny pomysł w ogóle nie działał. A to są inwestorzy, którzy wiedzą, że to są ryzykowne rzeczy. Czasami takie rzeczy się zdarzają. I na to oni byli przygotowani. Ale na załamanie się psychiki project managera nie bardzo. Tak. Uważaj na swoje myśli. Amerykanie bardzo często tam na filmach od czasu do czasu się pojawia, tak? Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, bo one przemieniają się w nawyki. A nawyki stają się charakterem. Charakter jest wszystkim. Więc ta droga jest powolna i trzeba gdzie to złapać? Na samym początku tylko. Mamy bowiem do czynienia znowu z geometrycznym wzrostem. Geometryczny wzrost fajnie się pokazuje na dinozaurze. Być może znacie tą historyjkę. Dwa rysuneczki. Nie mam ich, żeby pokazać, ale opiszę słowami. Taki człowiek z dzidą udziany w skóry idzie nagle z zaskoczeniem, patrzy, takie małe jajko dinozaura. Nieduże. Właśnie się wykluwa dinozaur. Taki, wiecie, otwiera oczy, nie wie, czy to mama, czy to, wiecie, cokolwiek. Tak? Człowiek z dzidą na niego popatrzył i najwyraźniej sobie poszedł dalej, bo na drugim rysunku ten sam człowiek, ale już bez dzidy, ją rzucił, żeby szybciej biegać, bardzo szybko biegnie, bo za nim 3,5-metrowy Tyrannosaurus Rex goni śniadanie. Podpis pod tymi rysunkami był taki. Zabij problem, póki jest mały. Problemy nie rosną liniowo. Mają nieliniową charakterystykę. Rosną geometrycznie. I to jest jedno z ciekawszych doświadczeń, jakie ja przez kilkanaście lat zajmując się project management nabyłem. Że o wiele taniej jest wyłapać takie rzeczy wcześniej. Podobnie jest z myślami, które stają się słowami, które stają się czynami, które stają się nawykami, a dopiero potem charakterem. Tak? Więc ta droga jest powolna, ale to już jest strasznie wysoka półka. Trzeba to złapać na bazie myśli. Tutaj możemy to chwycić. Tak, Napoleon Hill jest jednym z również takich znanych mówców motywacyjnych, sporo książek również po polsku. Próbowaliście kiedyś śmiać się i na kogoś złościć jednocześnie? Kolega próbował. Jak wyszło? Udało ci się? Nie działa. Okej, okay. U mnie to pomaga. Nie mówię, że zawsze, ale... Aha, okej, okay. To tak u mnie też jest, tak, że jak się cieszę, raduję i tak dalej, to trudno mi się jest na kogoś złościć, więc różnego rodzaju pozytywne rzeczy, które wpływają na to, że jest radośniej, mile widziane. Russell Darnall, jedna książka po polsku, project manager, którego udało mi się zaprosić do Polski dwa razy. Największy projekt za 1,2 mld dolarów. Totalnie nie IT. Tak? Kiedyś żeśmy go wypytywali na takiej sesji pytań. Mówi tak, 3 razy podchodziłem do projektu IT, ale jakoś mi nie wychodzą. W każdym razie ten człowiek jest o tyle ciekawą perełką w świecie project management, że on nie jest inżynierem. On się nauczył dialektu technicznego, współpracując z inżynierami przez lata. Ale to jest psycholog. I to, co wniósł do project management, co czeka każdego z was, kiedy wasze projekty będą większe, bo
można iść w hierarchii coraz wyżej, a można iść też w rozmiarach projektu coraz większych. Tak? Po jakimś czasie prowadzisz projekt, gdzie już nie masz 3 ani 30, tylko 300 ludzi. I wtedy się okazuje, że na nic wszystkie twoje umiejętności techniczne, nie masz kiedy je wykorzystać, a nawet jeżeli będziesz próbować, to przepuścisz wielbłądy, jak się koncentrujesz na komarach. Więc miękkie umiejętności to jest konieczność przy coraz większych projektach, bo ostatecznie to wszystko to, co zrobią DevOpsi, to zawsze są ludzie, którzy mają filtry emocji i różnych innych rzeczy i mają złe dni i cokolwiek innego, co powoduje, że na koniec nie ma tego efektu. Jeżeli umiemy wpływać na te emocje. I teraz sprawa kreatywności, bo to jest chyba jedna z istotnych rzeczy w waszej pracy, żeby mieć nowe pomysły i nie wpaść w rutynę. On zauważył, że jeżeli tylko pozwolimy, to rutyna wchodzi sama. Więc trzeba aktywnie działać na tej bazie, żeby tej rutyny nie było. Myślę, że Allegro tutaj, kiedy wystawiło parę swoich gadżetów, ma dużo w tym zakresie już doświadczeń. Na pewno można więcej. Oto parę sposobów, które proponuję. Możecie zrobić konkurs na piosenkę o tym, co robicie. Mówię teraz całkiem serio, to są amerykańskie przykłady, nie wszystkie się w Polsce sprawdzają. Tak, zostawiacie sobie, pomysł pochodzi z projektu, gdzie przepisy pracy ograniczały liczbę godzin do 8, a ludzie byli na wyjazdach, to znaczy się geograficznie odseparowany projekt, co 2 tygodnie wracali do domu na przedłużony weekend, a tak to wiecie, co robić, jak 8 godzin pracy się skończy. Niektórzy mają złe pomysły, które powodują, że rano przychodzą niedysponowani. Nie tylko w Polsce. Konsultanci specjalnie zatrudnieni do robienia dobrej atmosfery u Darnala robią niesamowite rzeczy, które powodują, że ci ludzie są kreatywni i firma jest w stanie, wiecie, kolejne duże pieniądze zrobić na tym, bo pieniądze są tu, tak? Tylko trzeba je przetransferować jeszcze tam. Proszę bardzo, wydłużamy przerwę lunchową, nie liczy się do czasu pracy. Różne fajne rzeczy wtedy się dzieją. Po lunchu i tak jest w krzywej dobowej najniższy poziom, jeżeli chodzi o naszą performance. Więc wtedy różnego rodzaju zabawy. Słuchajcie, zabawy. My ostatecznie jesteśmy dużymi dziećmi. Dla niektórych zaśpiewanie piosenki w laskodek na podek już jest olbrzymim dramatem. Ale wiecie, tam trzeba ułożyć słowa. I przy tym jest, może być tyle radochy, ludzie się, wiecie, rolują po podłodze, jak słyszą, bo to nie muszą być piosenki, to mogą być wiersze, tak? Robicie konkurs na plakat o projekcie. Potem można zaoszczędzić na niejednym grafiku. Tylko dlatego, że wśród waszego zespołu po kimś byście się nie spodziewali, że jest taki zdolny. To nie chodzi o to, że on ładnie maluje, tylko że ma fajne pomysły, które potem grafik tylko przerobi. Taki grafik za te większe pieniądze. Masę różnych, wiecie, przychodzą ludzie z pistoletami na wodę, się sikają, tak? Przychodzą ludzie, dzień bez krawata chyba mają wszyscy w waszych firmach, tak? Czyli każdy dzień jest bez krawata. Ale spróbujcie, dzień śmiesznej fryzury. Możecie się przebrać, nie wiem, czy o tej porze roku, ale jakieś tam stroje wiktoriańskie, tak? I ludzie w takich falujących perukach wszyscy przychodzą. Aha, aha. Super, można się zdziwić. Różnego rodzaju rzeczy, które wybijają ludzi z rutyny. Tak? Przychodzicie, a tam prezes serwuje wszystkim kawę i mówi, ja jestem tutaj po to. Kto oglądał wczoraj wiadomości? Branson, ten od Virgin, jako stewardesa. Się z kimś założył i przegrał. I musiał jako stewardesa popracować, tak? W peruce, wprawdzie z brodą, tak? Ale blondynka, spódniczka, wygolone nogi,
rajstopy odpowiednie i tak dalej. Tam pokazywał wszystko, co robi to coś, wybija ludzi z rutyny. Ja nie mówię, że prezes ma codziennie, ale raz na pół roku, a czasami inny dyrektor może coś ciekawego wymyśleć, kreatywnego, takiego, wiecie, kto słyszał o zasadzie ludyczności? Ja nie jestem psychologiem, ale trochę dużo pracuję z psychologami, więc tam mi się otarło uszy. Okazuje się, ludyczność to jest, występuje w różnego rodzaju zabawach, to jest cecha kreatywności, że to musi być tak jak dziecięce zabawy, wybija nas z rutyny i nagle mamy pomysły. Jeden jeszcze przykład, chociaż mamy trochę czasu, jeżeli będziecie szczególnie mieli pytania. Pamiętam, jak kiedyś się zawiesiłem nad bardzo prostą rzeczą, jak potem się okazało, na moim komputerze, której nie byłem w stanie przerobić. To znaczy, ja już 3 godziny nad tym myślałem i jak nie próbowałem tego załatwić, to mi się nie udawało. Nie wiem, czy miewacie takie momenty. Poszedłem sobie po kawę. Poszedłem po kawę do kuchni. Tam, ale pamiętam, że za dużo se nalałem. Taki był melnisk wypukły i tak ostrożnie szedłem. Akurat przychodziłem koło sekretariatu, kiedy wszedł mój kolega Przemek Lisek. To jest taki człowiek, który zawsze przynosi świeże dowcipy do firmy. Pewnie też macie takich ludzi, którzy są duszą towarzystwa. On jest i właśnie z sekretarką sprzedawał najnowszy dowcip. Dowcipu nie pamiętam, ale był śmieszny. Pamiętam, bo wylałem kawę. I to był ten moment, kiedy wpadłem na rozwiązanie. Słuchajcie, podszedłem do kompa 10 minut i sprawa była załatwiona. Tylko ja przez 3 godziny urodzić tego nie byłem w stanie. Więc to jest na ten temat, że pewne rzeczy, które mamy w głowach, w naszej fizjologii, w emocjach również, bardzo na nas wpływają. Jeżeli nie zaczniemy się tym interesować, to będziemy niewolnikiem nieznanego. Tak więc zachęcam do rozwoju w tym obszarze. Nie tylko to, co zrobić, kiedy nasze muskuły są napompowane, a tutaj mamy taką gulę, bo co zrobić w takiej sytuacji? Podejrzewam, że wiecie. Co byście poradzili? Tak. Wypalić tą adrenalinę. Ja wiem, mi zwrócił kiedyś lekarz, że adrenalina się nie wypala, że to inne rzeczy się wypala, ale tak obrazowo mówiąc, tak, to musi wypaść z naszego organizmu. Kiedy masz wysoko na którymś tam piętrze swoje biuro i możesz chodzić po schodach, bo niektóre schody, wiecie, są zabezpieczone pożarowo, to zachęcam, tak, z 10 na parter i z powrotem, dużo pomaga. Wprawdzie dyszysz, wprawdzie możesz, jak jest ciepło, ale wiecie, są dezodoranty, tak, jeszcze. I lepiej śmierdzieć, niż nie mieć żadnych pomysłów. I kopać wszystkich naokoło tylko z tego powodu, że twój strach zrobił razy 10 pewne informacje, które do ciebie dotarły. Poza tym może są prysznice jeszcze w firmie. Więc jak najbardziej to jest dobry kierunek, żeby mieć ten moment rozrywki i być też kreatywnym w tym, żeby ona nie była cały czas ta sama, bo to wtedy staje się rutyną. Że były nowe rzeczy, jeżeli chodzi o rozrywkę, nowe zabawy, nowe jakieś tam wybijające nas z rutyny, bo to ma wpływ na kreatywność, autentycznie ma. To było. A, bo ja się odwrotnie zacząłem poruszać. No, mówiłem o tym, że pływanie nie jest intuicyjne. Zachęcam, żeby zawczasu wybrać się na basen. Tudzież zawczasu dać się włożyć w ryzykowny projekt i nawet dać się tam. Rozwój jest poza strefą komfortu, tak? Wchodzić poza strefę. Nie być głupim, ale jednak raczej wchodzić poza strefę komfortu niż nie. I uczyć się pływać, bo to tak czy inaczej kiedyś ciebie czeka. A jak już wszystko idzie według planu, to bądź przyjemnie zdziwiony. Dobra. Learning to keep calm. Zająłem wam troszeczkę ponad pół godziny. Chwila na refleksję. Ja pomilczę. I proszę, żeby każdy się zastanowił, co dla swojego życia może zrobić jako application, ale chodzi mi o zastosowanie.
tego, co było powiedziane. Tak? Ja was załadowałem pewnymi inspiracjami, mam nadzieję przynajmniej, że było to inspirujące. I teraz, co ty z tego zrobisz, bo może on tę inspirację pójść bokiem, spłynąć jak po kaczce. Co zamierzasz zmienić w najbliższych miesiącach? Każdy przed sobą. Sześćdziesiąt sekund. Każdy ma, bo bez zastosowania traciliśmy czas. Chyba, że to jest kolejne i kolejne przypomnienie tego, co już gdzieś słyszeliście wcześniej. Zachęcam, żeby przekuć w praktykę to, o czym pomyśleliście każdy dla siebie. Żeby to faktycznie robić, bo to wymaga wysiłku. Zwykle bieżączka zabiera takie rzeczy, bo one nie są z kategorii pilnych. Ale tak zwanych ważnych. Jeszcze jeden fragment z Napoleona Hilla, którego nie było. Po polsku to mniej więcej jest tak. Jak emocje w górę, to myślenie w dół. I to by było kończące. Pamiętajcie, że jeżeli się sami nauczyliście pływać, to potem możecie ratować innych. To jest kolejny etap, więc jest rozwój przed wami. Tak, jak wyratować złe emocje całej firmy, która jest bardzo wkurzona sytuacją, która się zdarzyła. Być może wszyscy idą biegać, tak? Dookoła wieżowca, czy tam gdzie, albo nie wiem, może macie wyszalnię w piwnicy, tak, do wyszalenia się, takie miękkie ściany wtedy. Dobra, bardzo serdecznie chciałem podziękować i poprosić o pytania. Jakie macie pytania? Są przypadki, że jest presja z góry. Mhm. Ktoś pilnuje nad... Słychać mnie? Co w przypadku, kiedy jest presja z góry, ktoś cię pilnuje i z batem, a ty nie masz jak wyjść pobiegać? No to jest pewien problem, bo to akurat widać. Jak człowiek, wiecie, jak patrzy w okno, to trudno go na tym złapać. Ale jak biega, to już jest to takie ewidentne. Bo wiadomo, że jest presja, że ty siedź, rób i wymyśl ten rozwiązanie. Zawczasu, zanim się ta sytuacja wydarzy, zalecałbym wysłać tego sponsora, szefa i tak dalej do mnie na szkolenie. Będzie cię rozumiał. Nie wiem, czy zmieni swoje decyzje, bo to czasami nie kończy się aż takim sukcesem. Ale przynajmniej będzie rozumiał, co do niego mówisz, że w tej chwili masz bardzo wysokie emocje i nie jesteś w stanie wymyślić, póki nie masz 10 minut na wypalenie tych emocji, żeby na spokojnie przemyśleć. Ale czasami da się do... Może tak, kiedy ty jesteś w emocjach, to trudno będzie ci to przekazać. Więc zawczasu, póki jesteś spokojny, porozmawiaj o takiej sytuacji, jak ona nadejdzie. A cieszę się, że o nacisku z góry jeszcze wspomniałeś, bo to jest bardzo częste. Jest sponsor, który czegoś oczekuje i mówi, wy jeszcze nie kodujecie? No musimy przemyśleć, co? Kodować, tak? Klient czeka. Więc tutaj znowu wracamy. Manage your manager, tak? Edukacja sponsora. Pewne rzeczy jako profesjonalny wykonawca, no trzeba asertywnie chronić. Powiązana z tym myśl jest, pamiętam, lessons learned z jednego projektu
IT akurat, człowieka, który mówi tak, największą lekcją, jaką z konkretnego pewnego projektu wyciągnął, to było tak, żeby na samym początku urealniać nierealne oczekiwania akurat sponsora, nie klienta w tej sytuacji. A sytuacja była taka, że sponsor miał jakieś wybitne, wiecie, przeskalowane oczekiwania, terminowe przede wszystkim, a człowiek wiedział swoje, wiedział, że da się to zrobić w rok. Tamten uważał, że w 2 miesiące. Wiecie, rok to jest taki światowy top, ale udało mu się tak skrzyknąć, tak zorganizować, wiecie, taki wunder team, oni tam niesamowite rzeczy robili, po prostu taki zespół był. Oni to skończyli w ciągu 7 miesięcy. Co to kosztowało, nie pytajcie. Ale było też fajnie oprócz tego. Naprawdę zziajani ludzie, ale fantastycznie, wiecie, oni wiedzieli, że takie rzeczy nikt na świecie jeszcze nie zrobił w 7 miesięcy. Wiecie, co sponsor powiedział na tym spotkaniu podsumowującym? Pierwsze zdanie. Wiecie, no ten, ale mogliście się bardziej postarać. Co to robi z emocjami ludzi? Tak, skrzydełka, wiecie, sorry, leżą. Ten zespół nawet w tym samym składzie już będzie na tyle sfrustrowany. Wiecie, jedno zdanie odpowiedniego człowieka może zabić ducha zespołu. To nie jest dokładnie to, ale przypomniało mi się, bo jest związane. Kolejne pytanie, kto by miał, to jest mikrofon. Z drugiej strony pytanie, albo w drugą stronę, jak nie przegiąć z rozluźnianiem? Proponuję sytuację, którą zna każdy kucharz. Jak się soli, żeby nie przesolić? Tak, troszeczkę i sprawdzać, czy już jest dobre, tak? Bo potem, wiecie, dolewanie wody nie zawsze jest wskazane, więc ostrożnie patrzeć, czy są dobre efekty i potem, jak nie za dużo przekroczysz tą granicę, to łatwo to naprawić. Moja sugestia, jeżeli ktoś ma lepszą, ale nie widzę żadnej ręki komentarza do tego, także to może kolejne pytanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ostatnia szansa. Gdyby się coś komuś przypomniało, zapraszamy po prelekcji. Będę o 21:00 tam, gdzie wy będziecie. Dokładnie, zapraszamy Państwa serdecznie na afterparty, które odbędzie się już o 21:00. Ja dziękuję serdecznie za wspaniałą prelekcję i zapraszam wszystkich Państwa w dniu jutrzejszym na kolejne wykłady. Dziękuję bardzo, gorące brawa. Dziękuję.